The Sims zamknęło mnie w piwnicy na serio. Dostałem zaproszenie na świetny event The Sims. Okazało się, że jest to bardzo fajne wydarzenie stylizowane na The Sims 4 Życie i Śmierć. Okazało się, że cały ten event to była podpucha, bo mroczny kosiarz dzięki temu mógł zamknąć nas w piwnicy. Weź ten górny! W drugą stronę! Tam jest kolejny krzyż! Musieliśmy rozwiązywać przeróżne zagadki, żeby się stamtąd wydostać. Niektóre z nich wymagały tego, żebyśmy grzebali w grobach. No, no zgadnijmy kto. Muszę to nie straszyć. Mam kartę. Ja też chcę tu wejść. No to chodź. To wiesz, nie zajrzał pod spodniczkę. Żegnanie. Depresyjna panda, mapa depresyjna panda na TikToku. W rytuale musieliśmy kogoś poświęcić. Niestety byłem to ja. Ale on chyba jeszcze nie wszedł. Chyba, że to nie będziesz ty. Wyskoczenie, to wyskoczenie. Chyba źle coś. O! Udało wam się. Udało wam się oczyścić te krypty. Proszę. Te karty są dla was, one ukażą wam przyszłość. A po ucieczce mogliśmy, jedząc, ciesząc się, że spotkaliśmy mrocznego kosiarza. Ogólnie bardzo to był świetny event. Bardzo się cieszę, że dostałem zaproszenie. I mam nadzieję, że będzie więcej takich vlogów, takich eventów. I patrzę się na was.